witajcie w kolejnym odcinku Biblia na każdy dzień. Ostatnio doszliśmy w 8 rozdziale do wersetu 42. Dzisiaj chciałbym przeczytać fragment i krótko go omówić. Od wersetu 43 do wersetu 45. Ewangelia według świętego Jana, wersety 43 do 45. Cytuję. Dlaczego mowy mojej nie rozumiecie? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca diabła i pożądliwości ojca waszego chcecie czynić. On był mordercą od początku i nie pozostał w prawdzie, gdyż w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, od siebie mówi. Mówi tak, dlatego że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie we mnie. To jeden z tych fragmentów, które mówią o działaniu diabła. Dzisiaj nad tym chciałem się chwilę zatrzymać, ponieważ dziś wielu ludzi kwestionuje istnienie diabła. Ale w piśmie widzimy, że diabeł jest potężnym przeciwnikiem. W Piśmie Świętym czytamy, że jest on kłamcą i mordercą. Widzimy też, że kusi ludzi, aby oni popełniali grzechy. Mówiłem już w innym fragmencie, co to jest grzech. Oczywiście grzechem nie jest tylko przekroczenie jakichś przykazań, ale generalnie grzechem jest każda sytuacja, kiedy człowiek nie pełni woli Boga. I dość mało, mam wrażenie, mówi się o działaniu złego, a w innych środowiskach mówi się bardzo dużo, czyli mamy różne środowiska. Są takie środowiska, w którym cokolwiek się komuś przydarzy, to przypisuje to diabłu. Nawet jakieś z pozoru niepozorne wydarzenia, to są tacy ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, którzy widzą gdzieś tego diabła wszędzie. Myślę, że trzeba z tym uważać, ponieważ my, jako chrześcijanie, powinniśmy wszędzie widzieć Boga i Jego chwałę. Nagrywałem też odcinek już o suwerenności Boga. W tym odcinku mówiłem na podstawie Słowa Bożego o tym, że Bóg jest Panem. Bóg jest Panem i czyni, co chce. Nie ma dwóch mocy, które rywalizują ze sobą. Nie ma tak jakiejś walki w niebie pomiędzy Bogiem a szatanem. Więc należy naprawdę ostrożnie podchodzić do tego. Czasami zdarza się też, że są ludzie, którzy własne grzechy przypisują diabłu. I myślę, że z tym też powinniśmy postępować. Powinniśmy bardzo ostrożnie, ponieważ może tak być, że diabeł nas kusi i widzimy takie fragmenty w Słowie Bożym, ale może zaryzykuję to stwierdzenie, wydaje mi się, że dużo częściej popełniają ludzie grzechy przez swoją naturę i szatan nie musi nas kusić. Szatan nie musi nas kusić, abyśmy czynili zło. Też mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach o tym, że natura człowieka jest zła. Człowiek od urodzenia dąży do zła. Czasami zdarzają się takie osoby, które wydają się grzeczne. No właśnie. Ale jednak Pismo mówi o tym, że człowiek jest zły od urodzenia. Do tego dochodzą różne nasze predyspozycje i tak naprawdę każdy człowiek dość mocno siedzi w grzechach. Tak naprawdę bez Boga człowiek potrafi tylko grzeszyć. Wokół szatana i demonów narosło wiele mitów, wiele jakichś tradycji ludzkich. Natomiast, no właśnie, powinniśmy wracać do tego, co mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi wbrew pozorom nie tak wiele o diable, ale jednak mówi, że jest. Słowo Boże mówi w ogóle o demonach, że są stworzeniami.
stworzone są przez Boga. I demony to są aniołowie, którzy kiedyś zbuntowali się Bogu. W Słowie Bożym też czytamy o tym, że demony jakby no nie są wszędzie. To są byty bez fizycznego ciała. Aniołowie to są byty bez fizycznego świata, bez fizycznego ciała. Bóg jest wszędzie, aniołowie nie są wszędzie. Anioł może być w jakimś miejscu, mimo że my faktycznie tego nie widzimy. Demony to źli aniołowie, którzy kiedyś przeciwstawili się Bogu. Zgrzeszyli przeciwko Bogu i teraz nieustannie czynią zło na świecie. Źli aniołowie przez swój grzech zostali usunięci z przedobecności Boga. Czytamy o tym w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, czwartym wersecie, albo w liście Judy, w szóstym wersecie. Jest też możliwe, że Księga Izajasza, 14 rozdział, mówi właśnie o upadku szatana. Tu bibliści są podzieleni, ale jednak większość wskazuje, że ten fragment może odnosić się także do upadku szatana. Wydaje się, że grzechem była pycha. Być może odmowa przyjęcia wyznaczonego im przez Boga miejsca. Od razu myśląc o tym, czytając i szukając różnych fragmentów na temat szatana i demonów, dochodzą, powinny nam się nasuwać od razu pytania o nas. Jak my żyjemy? Czy nasze życie jest życiem inspirowanym Bożym Słowem? Czy żyjemy pod prowadzeniem Bożego Słowa? Czy słuchamy Go i wykonujemy? Czy też raczej żyjemy pod prowadzeniem demonów? Zobaczmy. Większość biblistów zgadza się, że grzechem, który popełnili aniołowie i stali się demonami, była pycha. I powinniśmy od razu wrócić do siebie. Jak ja żyję? Czy staram się być skromny, czy raczej kieruje mną pycha? Aniołowie odmówili przyjęcia wyznaczonego im miejsca. I znowu, wróćmy do siebie. Jak ja żyję? Czy akceptuję to miejsce, w którym Bóg mnie stawia? Bóg dzisiaj każdego z nas stawia w określonym miejscu, w określonej rodzinie, wśród określonych ludzi, w określonej pracy, z określonymi znajomymi. Czy ja, czy ty akceptujesz to? Widzimy dzisiaj na świecie bunt, potężny bunt przeciwko Bogu. Bóg powiedział, że małżeństwo, czy w ogóle stosunek seksualny, według Bożego planu jest stosunek seksualny niegrzeszny, jest w małżeństwie pomiędzy mężczyzną i kobietą. Dzisiaj świat mówi, nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na to. My uważamy, że osoby tej samej płci też mogą to robić. Dzisiaj świat idzie dalej. Zachodni do Polski zaczyna się to wlewać, gdzie mówimy, no my tak nie mówimy, świat mówi, to, że ktoś jest mężczyzną albo kobietą, to nic nie znaczy. Musimy sprawdzić, czy my chcemy tą osobą być, czy nie, i zmienimy to. Bunt. Bunt przeciwko Bogu. Bunt przeciwko wyznaczonemu nam miejscu. Ale my, chrześcijanie, nie musimy aż tak wielkich rozważań toczyć. My możemy się buntować w zwykłym życiu. Możemy nie chcieć przyjąć, nie wiem, naszego wyglądu, naszej pozycji społecznej, naszego intelektu. I przez ten bunt krzyczymy do Boga, źle mnie stworzyłeś. Ale nie mamy prawa tak robić. Tak robił szatan. To jest działanie szatańskie, to jest działanie demoniczne. Źle mnie stworzyłeś, powinieneś mi dać inną urodę, inną budowę ciała. Powinieneś mnie uczynić mądrzejszym. Dlaczego źle mnie stworzyłeś? Myślmy nad tym. Pomyślcie też. Pomyśl nad tym, jaka jest twoja postawa w stosunku do życia.
Czy ona jest przepełniona zgodą na wszystko, co przychodzi od Boga, czy jest przepełniona buntem? Wystarczy, że ten bunt będzie w jednym miejscu. Nie zgadzam się, Boże, z Twoim postanowieniem. Takie myślenie jest inspirowane przez szatana i kto tak myśli, jest dzieckiem diabła. Nagramy osobny film, nie wiem jeszcze na którym kanale, odnośnie właśnie demona i demonów. Dzisiaj chciałem powiedzieć w tych krótkich komentarzach jeszcze jedną sytuację, przypomnieć. Pamiętacie zapewne ten fragment z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie. Znamy ten kontekst. Piotr podchodzi do Pana Jezusa, kiedy on mówi, że będzie musiał cierpieć. Piotr mówi: nie przyjdzie to na ciebie. I Pan Jezus reaguje bardzo, bardzo mocno. Odejdź ode mnie, szatanie, jesteś dla mnie przeszkodą, bo nie myślisz o sprawach Bożych, czy nie stoisz po stronie Boga, ale ludzi. Rozpoznajemy, że ta prośba Piotra albo próba powstrzymania Pana Jezusa od cierpienia na krzyżu jest w rzeczywistości próbą powstrzymania go od posłuszeństwa Bogu. To bardzo poważne. Bardzo poważne jest to, abyśmy badali siebie, czy jesteśmy dziećmi Boga. Zgadzamy się z Nim, jesteśmy Mu posłuszni, ufamy Mu. Zbawcza wiara to jest zaufanie i posłuszeństwo. Czy jesteśmy dziećmi diabła i zarzucamy Bogu różne rzeczy w stosunku do świata, w stosunku do nas samych, do naszych predyspozycji, do naszego wyglądu? Czy mówimy do Boga: źle mnie uczyniłeś? Źle coś zaplanowałeś? To bunt może być inspirowany jedynie podszeptami złego. Człowiek, który trwa w buncie przeciw Bogu, jest dzieckiem diabła. Jeżeli trwasz w buncie, padnij na kolana i przepraszaj Boga za każdy aspekt swojego życia, który jest przeciw mądremu, wspaniałemu, najmądrzejszemu, dobremu, kochającemu i świętemu Bogu.